Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Obecny. Czasami ludzie wznoszą mury nie po to, aby powstrzymać innych, ale po to, żeby zobaczyć, kto chce je rozbić. Banana Yoshimoto. Kiedy mówimy komuś, żeby sobie poszedł, chcemy, aby został mimo wszystko. Kiedy pokłóceni wybiegamy i zamykamy się w pokoju, to oczekujemy, że ktoś za nami pójdzie. W płaczu ukrywa się nadzieja, że ktoś pocieszy, poda chusteczkę i przytuli. Oczekujemy, że kiedy nas nie będzie w pracy, szkole, na spotkaniu wspólnoty, ktoś się zainteresuje i spyta, dlaczego. Ale często nikt tego nie robi. Jezus zatrzymał się i pocieszył płaczące kobiety. On słyszy twoją złość zza zatrzaśniętych drzwi. On zawsze za tobą idzie. Zawsze mówi ci na zdrowie, kiedy kichasz. Zawsze cię słucha. Zawsze ociera twoje łzy. On jest tam, gdzie nie ma nikogo. Nieważne, ile waży krzyż, który niesie na ramionach. Nieważne, ilu żołnierzy napiera na niego i uderza go, aby szedł dalej. On zawsze się przy tobie zatrzyma, bo twoje łzy są dla niego droższe od wszystkich gwiazd wszechświata.